sobie podgarnujemy futer. Wywary są już polane, ale nie nagrywałem ich, ponieważ Michał lał je, a jak to on powiedział, nie jest przygotowany na to, żeby kamerkę założyć, nie? Bo chciałem mu dać kamerkę, niech to tam, niech ponagrywa, coś tam powie. No ale skoro nie chciał, to... nagramy kiedy indziej. Wyszło coś takiego, że z tej sieczki co wysypali, myślałem, że no będzie krótszy, jeszcze coś da radę do niego dołożyć, no ale wyszedł jednak no dość długi i stwierdziłem, że nagra się, znaczy no, że wypuści się vlog tylko właśnie sieczki. To będzie jako kolejna część. A teraz sobie podkarnujemy i do tego coś jeszcze dorzucimy. To będzie, jeszcze nie wiem, to się okaże. Może jutro, może pojutrze, może dopiero nawet za tydzień. Tutaj ktoś taką kupę wywalił, nie wiem nawet dlaczego. No ale no, skoro mu się tak uwidziało, to niech będzie. Będę, że dało radę podgarnąć, bo czasami jak jest więcej futru, to i pada dodatkowo, nie? To tutaj nie jest wilgotno, jest mokro i się wajdeman. No, ogólnie ładowarki się bardzo ślizgają. Przejeżdżamy sobie teraz z nowej części na starą. Została nam resztka do dojenia. To nawet zgarniasz też idzie. Taką oponę i no zrobioną, takie koło. Dwa profile, żeby pasowało na dziób i to tyle. No i oczywiście łożysko, żeby się wszystko kręciło. I to przytwierdzone do opony na śrubach. Tak by wyglądało to podgarnywanie. Następnym razem jeszcze nagram wylewanie wywarów, to by w sumie szło dołożyć do tego podgarnywania. Muszę w sumie dać może i na początek, najpierw to wylewanie, później podgarnywanie, ale to raczej z moim wypowiadaniem się to by nie pasowało za bardzo. Nie no,
Do tego się, do tego się jeszcze, do podgarnywania się dołoży wylewanie wywarów i to tak powinno też prawie pasować długościowo. To byłaby wtedy trzecia część. Coś jeszcze by nie zostało. To ścielanie w budkach, ale się jeszcze obejrzy, bo wtedy w poniedziałek jechałem na obiad, a pan Jurek powiedział, że to on pod, brakuje mi teraz słowa, pościele, i to później dopiero na dojenie przyjechałem. Tam jakaś godzinka, półtora godzinki, coś takiego. Ile tu zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, sześć krów. No, to będzie 262 krowy do dojenia. Na hali 2 razy 8. I to trwa gdzieś 5,5 godziny. Do 6. Dojenie razem z myciem hali. No. To nie jest dobra. To ja będę kończył na tę chwilę i widzimy się za chwilę. Dzisiaj sobie wozimy futer do namiotów. Chłopcy tam prawie wybierają sobie wrzątkę. Paszowóz zrobiony i to dzielimy na wschód i zachód, obydwa namioty. Ten środkowy dostaje później, ten środkowy dostaje ten sam futer co krowy na produkcji. I również zasuszone dostają to samo co jałówki. Fabianem dzisiaj włożymy.
tutaj spływa, ale woda, ale ta woda to jest ze śniegu, więc drogą nic nie będzie. To się nie ma o co bać. A tym bardziej to jałówki, więc no. Myślałem, że w sumie nagrałbym jeszcze. O! Szef idzie prawie. Właśnie no. Szefa trzeba szanować, a nie się bać. No, że jeszcze nagram tam kawałek z gorzenia sieczki, ale tym razem z oka operatora. O, to nam już reszta jedno została. Tam jeden rząd i tylko na nowej części. To będzie już trzecia część z codziennych obowiązków. No, tu mamy radio, se gra. To niedawno było nawożone, więc to jedną taką pełną szufę dzielimy na cztery legowiska. No, tak będzie dobrze, nie? A co z tymi jałówkami? No. Ale to jak wysykać? No, bo Falek też tam jeszcze futry rozwozi. No dobra. Zamiedzą i
I tutaj już ten wąski gonek, znaczy wąski, szeroki gonek mnie nawieźli. Wywieźć futry, co nagrałem. I stwierdziłem, że jeszcze nagram w sumie taki urywek złożenia sieczki, ale z perspektywy operatora ładowarki. Ile nam zostało? Oj, mało, trzeba będzie tu jeszcze dorzucić trochę. Na pewno, bo to jest taka dziura, to... Tam dorzucić, tu na kolejny ten. To powinniśmy to tak wykorzystać. Będziemy sobie w sumie to od razu zgarniemy. Ale prawie jedzie. Tutaj mamy kartofle. Powiem wam, że no za rok przeszło tysiąc ton kartofli my kupili, czego same 700 tysięcy poszło na ten 700, no 700 może nie, ale coś koło 600 poszło na kiszonki, bo tu pod trawy, tu pod majsę, pod GPS też coś poszło, jeśli dobrze kojarzę, ale nie jestem pewien teraz. Te kartofli też dość trochę poszło. Tu jeszcze dowiedziemy. Co się rozrabnie, bo i tak półtora tygodnia temu to było obłożone, wybierania też nie było za bardzo co, za dużo co, więc no RMH ma już fajran na dzisiaj. Resztówka w sumie to zostanie. To no, się następnym razem tam wrzuci ino do paszu wozu. Tak się będzie świeżo melać i tyle. No. A ja w sumie będę kończył. No, do następnego.